Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym haulu lumpeksowym. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają, oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Moi kochani, oczywiście na początek projekt 360, kolejny element. I dzisiejszy element znajduje się tutaj w tym miejscu. No i muszę się pochwalić, że wyjęłam w końcu te wszystkie szpilki, którymi były poprzymocowywane te wszystkie cyrkonie i przyszyłam je, dlatego jesteśmy już tak naprawdę na bieżąco. Ale dzisiaj oczywiście znowu szpilka, dlatego że te rzeczy trzeba na spokojnie przyszywać, trzeba po prostu usiąść, wiecie o co chodzi, bo to się wszystko przesuwa, przekręca i tak, dokładnie. Moi kochani, zacznę od stylizacji, którą mam na sobie. Tak naprawdę to nie jest żadna nowość, ale ostatnio tę spódnicę kupiłam, pokazywałam Wam już w niej stylizację, natomiast dzisiaj takie małe przypomnienie. Akurat tak się zdarzyło, że dzisiaj właśnie to była właśnie moja dzisiejsza stylizacja, więc tak dla małego przypomnienia ona Wam się wyświetli, a muszę Wam powiedzieć, że tak pokochałam tę spódnicę, jest po prostu rewelacyjna, naprawdę jest niesamowicie taka kobieca, w ogóle jest ona wykonana z takiej organzy, te róże są śliczne, ona w gruncie rzeczy jest taką ponurą, można powiedzieć, spódnicą, ale gdzieś też taką delikatną i no nie wiem, skradło moje serce po prostu. Mamy upał. Dzisiaj po prostu u mnie jest tak gorąco, że no nie do wytrzymania, więc to jest stylizacja numer 5 ogólnie z dzisiejszego dnia, ale już tak pod wieczór właśnie tę stylizację sobie ubrałam jeszcze na taki, ona nadaje się ogólnie na taki też spacer wieczorny, bo jest ta spódnica naprawdę bardzo fajna. No powiem Wam, że miałam nie narzekać na pogodę, ale mam dosyć upałów, chyba upałów jednak nie lubię. Naprawdę, jeśli mam coś robić w domu i w ogóle coś załatwiać na mieście, to upały są po prostu dla mnie udręką. Jestem trochę też poprzypalana, bo byliśmy na Mazurach w weekend, więc nie za dobrze wyglądam, nierówno się opaliłam jak zwykle. Dobra, nie chcę Was zanudzać, przechodzę już do pokazywania tego, co ostatnio upolowałam, kupiłam. Zacznę od takiej bluzki, rzadko pokazuję w sumie bluzki, ale ta skradła moje serce, dlatego że naprawdę ona na żywo tak pięknie się prezentuje przez to zdobienie, które tutaj jest i w ogóle to jest bluzka stara, to jest taki vintage, jak zawsze, większość u mnie rzeczy zresztą i tę bluzkę przerabiałam. Musiałam ją troszeczkę zwęzić, dlatego że była naprawdę za duża. Niekiedy muszę takie rzeczy po prostu dopasowywać, bo gdzieś tam po prostu lepiej one wyglądają. To już takie, wiecie, taka moja własna ocena danego przedmiotu, danego ubrania. No tak mi się spodobało to zdobienie, słuchajcie, bo jestem taką sroką trochę i zobaczcie, ono jest naprawdę śliczne. Tutaj jest dużo takich kolorowych, różnych cyrkoni i dzięki temu ta bluzka może się przydać właśnie pod jakąś marynarkę, pod jakiś żakiet do ozdoby czegoś, nawet pod jakiś kardigan, ale również jest to taka bluzka, którą możemy sobie nosić latem do na przykład właśnie shortów, takie wiecie, bardziej na luzie stylizacje, ale gdzieś ta bluzka zastąpi taki zwykły, biały t-shirt. W dzisiejszym odcinku tak naprawdę będą praktycznie same żakiety i marynarki, bo jakoś tak wyszło, że ostatnio w kilku second-handach, do jakiegokolwiek second-handu się nie wybiorę, to znajduję super marynarki, naprawdę. No i ta też skradła moje serce, jest to marynarka taka vintage, porządna bardzo. Na rękawach mamy guziki ozdobne, ja bardzo lubię jak guziki są na rękawach, zwłaszcza takie piękne. W ogóle ta marynarka to jest, słuchajcie, dla mnie takie małe dzieło sztuki, ona jest tak rewelacyjnie uszyta, to jest coś porządnego. Rozmiar 34 i to jest taki mniejszy żakiet, czyli to nie jest dla mnie forma taka oversize'owa, jak zazwyczaj Wam te żakiety prezentuję, tylko to jest coś takiego mniejszego, bardziej dopasowanego i w sumie bardzo dobrze, bo też takie żakiety też przydadzą mi się jak najbardziej. Z tyłu ona tak się prezentuje, mamy tutaj taką patkę, ale jest też w przepiękny sposób ozdobiona tymi guzikami. Kolor taki beżowo-biały, ale ten żakiecik jest tak uroczy, w ogóle to tutaj, to jest takie grube, mięsiste. Ta marynarka, ten żakiet, no nie wiem, ten żakiet powiedzmy, to jest numer 1 teraz we wszystkich moich żakietach, dlatego że po prostu no jest to w moim stylu. ze względu na te guziki, słuchajcie. Bo gdyby tych guzików nie było, no to już by mi ten żakiet się mniej podobał. Dosłownie. A że są te przepiękne, ozdobne guziki, które są po prostu aż takie ciężkie. One nie są nawet plastikowe, wiecie, one są metalowe. Po prostu to jest taka naprawdę bardzo, bardzo porządna rzecz. I skład też ma taki lepszy, bo już sprawdzałam. Już nie będę Was zanudzać tutaj, bo w sumie nie wiem, czy ta metka była gdzieś tutaj, czy w środku. Podszewka jest z wiskozy, natomiast na zewnątrz mamy tak 55% wełny, 25% wiskozy i 20% poliamidu. Prałam marynarkę w ręku. Kolejna, taki żakiecik, marynarka, to jest forma taka krótsza. Ja mam ogólnie długie ręce i gdzieś to wygląda, jakby te rękawy były na mnie zakusane, ale już się do tego przyzwyczajam, jakby mi to nie przeszkadza. Można sobie zawsze jakimś mankietem, na przykład od koszuli, ozdobić, ubierając po prostu koszulę z fajnym mankietem pod taki żakiet. Natomiast tutaj nie widzę takiej potrzeby. Jest to marynarka no z Zary w rozmiarze XS. Czasem też rzeczy takie z sieciówek podobają mi się, nie powiem, że nie. Tylko wiecie, kupione w second handzie, one jakby już w momencie zakupu przeze mnie dostają drugie życie i wiem, że już to jest sprawdzona rzecz. Wiem, czego mniej więcej można się po takiej rzeczy spodziewać, bo jakby ktoś już to użytkował. No akurat tutaj mam taki, widzicie, specjalnie tego jeszcze nie pielęgnowałam, żeby pokazać Wam to w filmie, co z takimi rzeczami muszę po prostu niekiedy robić. Więc tutaj wystarczy tylko delikatnie to naprawić i żakiet będzie naprawdę wyglądał rewelacyjnie. Kolejna rzecz to jest taki żakiet w kółka, w takie wzory przeróżne i bardzo oczywiście podobają mi się tutaj guziki, które też są takie, zobaczcie, w takie wzorki, tylko kolor biało-czarny. To jest taki po prostu, jakby to powiedzieć, nie wiem, no ale tutaj się dzieje dużo fajnych rzeczy. Żałuję tylko, że ta marynarka nie jest właśnie taką marynarką oversize'ową, bo bardziej by mi się podobała i chciałam zestawić ją z tymi szpilkami, dlatego że one mają też takie różne podobne kolory. Gdzieś też takie, powiedzmy, kółka, takie coś na nich dzieje. Też jest kolor gdzieś biały prześwitujący na nich i właśnie chciałam, żeby to było takie nawiązanie, taki, powiedzmy, zestaw. I powiem Wam, że stylizacja, która Wam się wyświetliła ze spodniami, które sama przerabiałam, to nie jest jeszcze do końca ta stylizacja, muszę to dopracować. Chciałam po prostu Wam zaprezentować ten żakiet, ale tutaj już mówię od razu, że stylizacja jeszcze z tym żakietem będzie na pewno inna, dlatego że ja po prostu mam coś w głowie i muszę tę wizję po prostu przełożyć na to, żeby się w ten sposób ubrać. Pomysł z głowy zaczerpnąć i wiecie, o co chodzi. Dlatego że tutaj nie do końca z tymi spodniami ta stylizacja jeszcze tak aż bardzo mi się podoba. Ja tworząc stylizację, słuchajcie, muszę zawsze widzieć, jak przeglądam się w lustrze, muszę po prostu powiedzieć sobie zawsze wow. To jest to, co mi się podoba. A tak jak, no dobra, jest okej, nie, to po prostu u mnie nie przejdzie. Kochani, jedwabna koszula. Po prostu, co mi się stało, nie wiem. Jedwabna koszula w paski, która jest w stylu takim marynarskim. Ja uwielbiam te klimaty. Nie każde paski mi się podobają. Coś musi być naprawdę w te paski takie wyjątkowe. I w przypadku tej koszuli to jest naprawdę bardzo wyjątkowa rzecz. To jest vintage oczywiście, taka stara koszula. I bardzo dobrze, bo ja uwielbiam te wszystkie stare, piękne rzeczy. No i ona ma... Powiem Wam najbardziej, co mi się w niej podoba. Oczywiście ten kołnierz przepiękny, bo jest w fajny sposób ozdobiony. Składa się z dwóch kolorów. I z granatu, i z tego właśnie takiego kremowego. I to bardzo ładnie wygląda. To jest cała ozdoba tej przepięknej, wpaskowej koszuli. Zobaczymy. Jeżeli będzie mnie denerwować ten jedwab, będzie się gdzieś nadmiernie gniotła ta koszula, to przekażę ją po prostu dalej w jakimś holu wyprzedażowym. Kolejny żakiet, kolejna marynarka. Tym razem w kolorze pomarańczowym, w ogóle inny rodzaj marynarki, czyli zapięcie takie jednorzędowe. Też guziczki mamy tutaj do ozdoby, ale mniej ten żakiet jest mniej taki szalony. Po prostu, zobaczcie, no jak są proste guziki, to też te żakiety są w ogóle inaczej wyglądają. Wyobraźmy sobie teraz, że mamy tutaj jakieś takie ozdobne, na przykład guziki takie jak w tym żakiecie biało takim beżowym. No to po prostu to już by był, ta marynarka by była... Boże, ja zaraz mówię marynarka, raz żakiet. Dobra, nieważne. Ta rzecz byłaby ogólnie piękniejsza. To jest moje zdanie. Tu jest jakaś marka Planet. Chyba tak to się czyta. I powiem Wam, że nie wiem, co to jest za skład, bo metki zostały wycięte. A, i jeszcze chyba tyłu Wam nie pokazałam. Ona się z tyłu w ten sposób prezentuje. Ona jest też taka bardziej taliowana, czyli troszkę większa, troszkę taka wytaliowana. Ogólnie dłuższa. Bardzo mi się podoba. Musiałam Ci tego słowa użyć, bo jakże, żeby mogło zabraknąć słowa, bardzo mi się podoba. Kolejna marynarka vintage i kolejny taki skarb. Kolejna perełka, też coś takiego innego. Ciekawy kolor zielony tutaj jest, naprawdę bardzo ciekawy odcień. Podoba mi się w ogóle połączenie te wstawki czarne, które są tutaj z całym tym żakietem, z tą marynarką. Z tyłu ona tak się prezentuje. Lubię takie rzeczy, po prostu lubię i one mi się podobają. No i koszul i marynarek to nigdy za wiele. Dzisiaj jakaś pani mówiła w second handzie, bo też byłam dzisiaj na zakupach, tak do drugiej swojej koleżanki mówi: Boże, zobacz, znalazłam dwie piękne apaszki. Nie wiem, czy je kupić, bo już mam 50. A ja mówię do niej po cichu, nie żebym podsłuchiwała, ale wiecie, było słychać: kupi pani. Ale ja mam 50. No trudno, będzie miała pani 51, 52, jeżeli pani zdecyduje się na zakup tych dwóch, które pani tutaj wybrała. Poza tym takie były śliczne i szczerze z serca jej to powiedziałam, naprawdę. Nieważne. Sobie pomyślałam, wie pani, ile ja mam tych butów, tego wszystkiego. Oj tam, jak człowiek jest, ma to humor poprawić, ma być szczęśliwy, kupuje pani. No dobra, więc kolejna marynarka po prostu zakupiona przeze mnie. Już nie będę mówić, że kolejna marynarka, kolejny żakiet, widać naocznie, co tutaj wyciągnęłam. I powiem wam, że ta jest wykonana z wełny. To są wszystko takie porządne marynarki, stare, ale bardzo porządne. Podszewka nawiązuje do tych tutaj wstawek. Ona jest ogólnie naprawdę bardzo ciekawą marynarką, ciekawym żakietem. Zapinana jest na napy, więc też coś innego. Bardzo ciekawa rzecz i podoba mi się niesamowicie. Jest taka granatowa, jest taka, no niby, to jest taki kolor ponury, ale też lubię takie kolory. To nie jest tak, że ja tylko ciągle ubieram się tak na kolorowo, bo też, zobaczcie, na przykład dzisiaj mam bardziej taką ponurą stylizację. Po prostu ubieram się w to, co mi się podoba. I to jest proste. Nic tu więcej, jakby na mnie nie można wpłynąć w żaden sposób, żebym ja ubierała się tak, jak ktoś tego oczekuje. To na pewno nie, bo to nie jestem ja. Ja mam zbyt silny charakter i powiem wam szczerze, wrażliwa jestem, ale mam zbyt silny charakter i wiem po prostu, czego chcę w życiu, a na to, jak ja się ubieram, nie można wpłynąć. W ogóle, w żaden sposób. No i dlatego wybieram takie rzeczy, które mi się podobają. I nieważne, czy to jest granatowy kolor, czy to na przykład topik czarny. Jak mi się coś podoba, to po prostu to kupuję. Ostatnia rzecz na dzisiaj i kończę również żakietem marynarką, tak jak powiedziałam. Ten film powinien się nazywać taki przegląd marynarek, część moich, powiedzmy, marynarek, żakietów. Natomiast no tak się złożyło akurat. W second handy, jak wiecie, są takimi specyficznymi sklepami. No ale tak, słuchajcie, to cudo kupiłam po prostu z taką chęcią, z taką po prostu radością. Do tego mam spódnicę, ale oczywiście dzisiaj wam jej nie mogę pokazać, dlatego że ona jest do przeróbki. Po pierwsze, jest ona długa, może ta długość zostanie, ale jest za szeroka, jest totalnie za szeroka i to by było głupotą tak w sumie wam ją pokazać. Ja sobie zrobię zdjęcie w lustrze, jak ja w niej paskudnie wyglądam, żebyście widziały, jak naprawdę czasem muszę poświęcić tym rzeczom ile czasu, żeby je doprowadzić do ładu i składu, ale ostatnio nie mam czasu na takie zwykłe przeróbki typu zwężanie, więc na razie ją odłożyłam, chociaż i tak jest teraz za ciepło, nie ubiorę takiej wełnianej po prostu spódnicy. Żakiet bardzo mi się podoba, on jest taki węższy, dłuższy. Gdzieś ostatnio widziałam też u jakiegoś projektanta, chyba to było u Dolce & Gabbana, to było albo u Diora, nie, no nieważne. Naprawdę coś bardzo podobnego i jak zobaczyłam ten żakiet, to stwierdziłam, biorę go, bo jest po prostu rewelacyjny. I jeszcze w takim odcieniu nie miałam. Co tu dużo mówić, takiego niebieskiego, pięknego żakietu niebiesko-czarnego nie miałam. Miałam te różne takie w te kurze łapki, pepitki, biało-czarne zazwyczaj, ale takiej wersji jeszcze nie miałam i cieszę się, że go kupiłam. Moi kochani, to wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że mój film wam się spodobał. W kolejnych filmach postaram się może trochę więcej rzeczy pokazać, bo dzisiaj było w sumie 9, zawsze pokazuję więcej, natomiast tak gorąco dzisiaj było, że nie miałam już naprawdę siły. No i za te porządki, jak się nie zrobi, obiecywałam wam, że w tym tygodniu będą porządki. Dalsza część porządków, natomiast słuchajcie, jest tak ciepło, że ja nie wiem, czy ja dam radę. Musi troszeczkę temperatura spaść, żeby zacząć sprzątać. Ja na razie zostawiłam wszystko i nie sprzątam. Nawet mi się nie chce do zmywarki wstawić. Dobra, dziękuję wam za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają, oraz zachęcam was do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.